Hej, witam. Sorry, wystraszyłam kota. Hej, witam was serdecznie na moim kanale. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Witam was w ten słoneczny poniedziałek. Hej, mamy słońce, mamy niebieskie niebo. Ja ostatni raz widziałam niebieskie niebo chyba 3 tygodnie temu. Tak, z 3 tygodni temu. Teraz ma być naprawdę przepiękna pogoda, jest bardzo zimno. Żeby nie było, że mamy słońce i jakąś wiosnę. Nie, jest naprawdę przeraźliwie zimno, ale ze słoneczkiem to mnie to tam nie. Może być zimno jak dla mnie, póki świeci przepiękne słoneczko, tam jak widać cały po prostu korytarz jest oświetlony, bo słońce teraz właśnie już z drugiej strony. Dzisiaj zapraszam was na tygodniowego vloga, zaczynam go troszeczkę później, dlatego że mamy już godzinę 15:20, ale ja od rana miałam sporo rzeczy do nadrobienia, byłam też u ginekologa wyciągnąć mój implant i od razu tutaj dodam, że nie planujemy dziecka, po prostu mój implant dochodził do swojej daty ważności, on był ważny tak naprawdę do końca lutego, no i czas najwyższy było go wyciągnąć. Na razie nie zdecydowałam się zakładać nowego, nie wiem jeszcze jaka będzie moja decyzja. Chciałabym sobie trochę odpocząć i właśnie wspólnie z mężem podjęliśmy taką decyzję, że fajnie by było, on mnie nawet tak trochę motywował, że fajnie byłoby jakby to moje ciało sobie odpoczęło, żebym nie wkładała żadnych implantów, steryletów i żadnych tabletek antykoncepcyjnych. Mówi, Julka, dobrze ci zrobi, żebyś sobie po prostu odpoczęła. A więc to po prostu... Kocham tego faceta, naprawdę kocham tego faceta, a więc tak na razie moje ciało sobie troszeczkę będzie odpoczywało, bo rzeczywiście miałam jeden implant, potem zaszłam w ciążę, gdzie cykle bardzo, bardzo nieregularne. Przez ostatnie 3 lata miałam z powrotem implant i teraz myślę, że fajnie właśnie by było po prostu wrócić do takich jakichś normalnych, regularnych cyklów i żeby w ogóle zobaczyć, jak tam moje ciało sobie będzie radziło bez tych wszystkich hormonów, bo tak naprawdę no... Wiecie, 7-8 lat jak jedę na hormonach. Ale jeśli jest ktoś tutaj, kto zastanawia się nad implantem, to muszę powiedzieć, że to jest naprawdę fenomenalna forma antykoncepcji. Fenomenalna. Ja byłam bardzo, w sumie my razem wspólnie byliśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Ja osobiście przez 2 implanty, przez które przeszłam, wszystkie były z tej samej firmy, nie miałam żadnych skutków ubocznych, niczego, a więc naprawdę mogę wam serdecznie polecić. Ten implant musi być oczywiście bardzo dobrze założony. Dzisiaj musiał też być dobrze wyciągnięty. Troszeczkę mnie bolało na samym początku, dlatego że ginekolog musiał po prostu tak, wiecie, odkleić, że tak powiem, troszeczkę ten implant, a później już jak go dobrze tak znalazł i złapał, no to oczywiście miałam znieczulenie i teraz mówię, w sumie już zeszło mi to znieczulenie, ale chwilę go jeszcze czułam, a więc teraz mam taki bandaż i muszę to po prostu zostawić, bandaż przez cały dzień, a taki plaster z takimi szwami, wiecie, mam zostawić przez 5 kolejnych dni i zobaczymy właśnie, mam nadzieję, że to się wszystko będzie pięknie goiło, tak jak ostatnim razem. Mam tego samego ginekologa, wiecie, od 8 lat prawie, że i jestem bardzo, bardzo zadowolona, polecam go chyba wszystkim normalnie, bo no genialny jest, naprawdę jest genialny. A więc fajnie, szybciutko poszło, wyciągnął mi to i teraz no, lecimy dalej z tym życiem. Mam nadzieję, że u was wszystko przede wszystkim w porządku. Rozgadałam się tutaj na temat jakichś ginekologicznych spraw, ale no ważne, fajne, życiowe sprawy. Ja mam troszeczkę czasu zanim pójdę po dzieci, a więc to będzie mój taki czas. Amazon wysyła mi wiadomości. Nic nie kupuję u was. Nie mam zamiaru nic u was kupować. To jest mój miesiąc bez kupowania Amazon. Proszę mnie nie nerwować. Zrobiłam właśnie wszystko, co musiałam i mam teraz taki troszeczkę czas dla siebie, a więc poczytam książkę przez przynajmniej 30 minut i później lecę po dzieci. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Le café? Mmh. Mais non. Ouais.
Witam Was we wtorek, od rana byłam na paznokciach. Są po prostu przepiękne, takie walentynkowe, jestem zachwycona. A teraz jestem w sklepie z zabawkami, dlatego że mama Lorą poprosiła mnie, czy ja mogłabym kupić prezent dla Aleksa i stwierdziłam, że dobra, nie ma problemu, a więc dała mi pieniążki i przyszłam kupić mu prezent. Aleks, jedną z rzeczy, którą chciał, jest właśnie to Lego Harry'ego Pottera, które tak w ogóle jest naprawdę w bardzo fajnej, atrakcyjnej cenie. Robię dla Was w ogóle takiego dzisiaj TikToka właśnie typowo z tymi cenami tutaj i z tym przeglądem Lego w tym sklepie, a więc ten TikTok już na pewno się pojawił. Biorę to dla niego i no, my nie mamy jeszcze prezentu, dlatego że on zażyczył sobie taką rzecz, której nigdzie totalnie nie możemy znaleźć. Jest jeszcze czas, a więc nie demotywuję się, myślę, że uda się, a więc lecę do kasy z tym. Wezmę jeszcze jakąś malutką rzecz dla Meliski. No bo mimo, że są urodziny Aleksa, to zawsze staramy się mieć drobiazg na niej. Naprawdę coś takiego małego, żeby wiedziała, że to nie jest jej dzień, ale mimo wszystko jakiś tam drobiazg. Miesiąc bez kupowania, ale już wiem, że w marcu kupię sobie te puzzle. No, bo puzzli nie mam, wszystko niestety skończyłam, więc na cały miesiąc nie mam puzzli, ale zobaczcie, no po prostu muszę je mieć. Dajcie mi znać, czy mieliście, czy łatwe, czy fajne, ale cudowne są. Wróciłam do domu i na drugie śniadanie robię sobie mój ulubiony koktajl w moim ulubionym blenderze. Blender od Blendy Go jest ze mną już od długiego czasu i muszę Wam powiedzieć, że używam go dosłownie codziennie. Do moich koktajli, do zrobienia pancake'ów, czy nawet do zrobienia jakiegoś sosu. Sprawdza się idealnie. Jego takimi największymi zaletami moim zdaniem jest to, że jest bardzo, bardzo mocny, mimo że jest właśnie taki malutki i bezprzewodowy, co też jest ogromną zaletą, jest naprawdę bardzo mocnym blenderem. Jego bateria starcza na długo, bo ja jestem z tych zapominalskich, którzy nigdy nie pamiętają, żeby naładować taką rzecz, a mój blender naprawdę, muszę powiedzieć, że 15-20 razy spokojnie mogę użyć, a nawet więcej bez ładowania. Macie przepiękne 11 kolorów również do wyboru. Wydaje mi się, że idealnie się sprawdzi właśnie na siłownię, do jakichś koktajli, smoothie, czy do jakichś shake'ów proteinowych, na spacery, wycieczki do pracy, czy jak wyjeżdżacie na wakacje i chcecie mieć możliwość zrobienia sobie jakiegoś koktajlu raz na jakiś czas, to naprawdę nie zabiera dużo miejsca, a jest super. Ja mam dzisiaj dla Was kod rabatowy, ten kod rabatowy to Julia15 i daję Wam minus 15% na stronie Blendy, a więc szybciutko uciekajcie na stronę, bo blendery wyprzedają się bardzo szybko, a ich liczba jest ograniczona, a więc ważne jest, żebyście teraz szybciutko uciekali na stronę, właśnie jeśli jesteście zainteresowani. I kolejny bardzo fajny plus to to, że je się bardzo szybciutko myje. Hej, witam Was wszystkich serdecznie w środę, witam się z Wami z samego poranka, bo coś czuję, że jak się z Wami nie przywitam, to później jakoś zapomnę znowu o Was, muszę powiedzieć, odzwyczaiłam się bardzo od nagrywania takiego, wiecie, codziennego, a więc te tygodniówki tak wchodzą mi powolutku. Witam Was serdecznie, mamy dzisiaj środę, ja jestem z dwójką dzieci, dlatego że przegapiłam, ja nie wiem jak to się w ogóle stało, ale jak zapisywałam dzieci na wszystkie środy do wakacji, no to ta środa 8 dzisiaj mi się nie kliknęła ze strony Melisy. Nie wiem w ogóle jak to się stało, no bo tam zaznaczacie te dni tak po kolei i później po prostu klikacie zapisz i jest okej, okay, tak? U Aleksa się wszystko zapisało, a u Melisy ta jedna środa wypadła mi, nie wiem, może się nie kliknęło, ja to zrobiłam pewnie za szybko jak zawsze, no i nie zapisało się, ja to zdałam sobie z tego sprawę tak naprawdę już kilka dni temu, więc wiedziałam, że no ona nie będzie mogła iść, a takie zapisywanie na ostatnią chwilę jest absolutnie nieopłacalne, dlatego że takie środy kosztują tak, mi się daje, dla nas około 11 euro, a jak dziecko nie zapiszecie i chcecie zapisać je na ostatnią chwilę, no to to jest jeszcze do tego 11 euro 40% drożej, to szczerze naprawdę się nie opłaca, pójdziemy do kina. Szepczę dlatego, że dzieci o tym jeszcze nie wiedzą, z racji, że Melisa się nie zapisała, znaczy, że ja, wiecie, jej nie zapisałam, no to Aleks też dzisiaj zostaje w domu, żeby było sprawiedliwie. Ja od rana tylko wskakuję pod prysznic, ja od rana tylko umyję sobie głowę, wskakuję pod prysznic, potem właśnie pójdziemy do kina na 11. Nie wiem jeszcze na co, dlatego że są 3 filmy, więc pozwolę dzieciom wybrać. Mam nadzieję, że się dogadają i wybiorą coś, wiecie, co im pasuje obydwu. Po południu pojedziemy na podwieczorek, z tego co wiem, do rodziców Lorą, dlatego że nas zapraszali, a więc dzisiaj taki dzień. Ja szczerze powiem Wam, że mam trochę...
Jestem trochę w czarnej dupie, jeśli chodzi o pracę, dlatego że miałam sobie zrobić bardzo dużo rzeczy naprzód, żeby mieć te spokojne wakacje. To był taki mój w ogóle cel, taka intencja. I powiem Wam szczerze, że jak na razie dojadę z dnia na dzień. No, nie mam filmu na ten tydzień jeszcze, nie mam podcastu jeszcze na ten tydzień. A co dopiero mówić o jakimś, wiecie, do przodu? Zobaczymy, zobaczymy. Niestety, wiecie, te prace, które są przed naszym domem, absolutnie nie pomagają, bo czasami, wiecie, usiądę, jestem zmotywowana i mówię, zaczynam nagrywać i jest taki hałas, że po prostu się nie da i człowiek, no niestety, że bardzo szybko się, wiecie, demotywuje i wypada z tego wszystkiego. A panowie mi powiedzieli, że za 2 tygodnie kończą. Powiedzieli mi to w poniedziałek, a więc powinni za 1,5 tygodnia skończyć. Liczę na to naprawdę bardzo, 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 bo to zmieni ogrom rzeczy w moim życiu, bo ten hałas jest naprawdę bardzo uciążliwy. Już w zeszły piątek muszę powiedzieć, że się po prostu popłakałam, no bo nie byłam w stanie, wiecie, nic zrobić, niczego ogarnąć i to też jest właśnie ten dzień, kiedy zrobiłam sobie po prostu taki powolny dzień, gdzie właśnie... No wiecie, zrobiłam sobie pielęgnację, włosy, poczytałam książkę i taki wolny dzień, bo po prostu ten hałas już no, trochę za bardzo miał wpływ na moje samopoczucie. A więc tak, dzisiaj wychodzimy z domu, będzie naprawdę fajny dzień, spędzimy go sobie razem. A jeśli chodzi o pracę, to ja wiem, że dam sobie radę, bo jestem fajną, zorganizowaną osobą i wiem, że przyjdzie taki dzień może na początku przyszłego tygodnia, gdzie w poniedziałek zrobię nagle wszystko. I tak, mamy w ogóle przepiękne słoneczko, które jest w trakcie wychodzenia i słoneczko mamy już 3 dzień z rzędu i ma ono jeszcze się utrzymać, słuchajcie, podobno cały tydzień, a więc to jest naprawdę bardzo motywujący i fajnie, jest rzeczywiście bardzo zimno, no zimę mamy, tak, a więc temperatury są minusowe, ale nie przeszkadza, naprawdę nie przeszkadza, ja wolę mieć minusowe temperatury, słuchajcie, i takie przepiękne słońce, niż mieć 7 stopni i tak taką szarówę, dlatego że u nas było naprawdę szaro przez ponad 3 tygodnie, a wcześniej był tylko jeden dzień słoneczny, a więc ja muszę powiedzieć, że to naprawdę tak motywuje to słoneczko. Dobra, uciekam pod prysznic, dzieci się w tym czasie bawią. Si te aprendió un valiente mami, ¿dobra? Dobra. Es mucho. ¿Zobaczysz? Un valiente. Hej, witam Was w czwartek. Dzisiaj już jestem sama, wczoraj był bardzo fajny taki dzień z dziećmi. Jestem w łazience, nakładam poranną pielęgnację, potem szybki makijaż, zakręcę sobie troszeczkę dzisiaj włosy, mam jakąś taką ochotę zrobić sobie takie troszeczkę bardziej bujne włosy, bo będę nagrywała zaraz film na jutro, a więc muszę Wam powiedzieć, że w tym tygodniu, a jeśli chodzi o timing, to tak średnio. Jeśli chodzi o moją pielęgnację, to zaczniemy od nawilżającego emulżelu do twarzy od Basic Lab. Ten produkt jest naprawdę fenomenalny. Ja zaczęłam w ogóle współpracę z Basic Lab na początku tego roku i jestem zachwycona ich produktami. Dzisiaj, wiecie, zawsze miałam ochotę ich przetestować, ale one są fenomenalne. A najlepszym chyba produktem jest ta dermatologiczna emulsja myjąca. Jeśli nikt z Was tego jeszcze nie próbował, to Jezu, naprawdę kupcie to. Oh no. Anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. It might feel just like you're on your. Ponad masażu twarzy nakładam trochę rozowy krem przywracający równowagę, odżywienie i nawilżenie, również fenomenalny. To jest nowość teraz i naprawdę go bardzo, bardzo lubię.
odrobinkę seru silikonowego na końce. Czyli po prostu, jeżeli jakiś problem specjalny, ale dla niektórych w głowie to jest problem, studia nie skończył i tak dalej, różne tam, no jesteśmy ludźmi, więc mamy, no i z tego się bierze problem, że my chcemy to nadrobić. I teraz, czy to nie jest przypadkiem ten stan, tak kiedyś w reklamie było, że teraz to mi to lotto? Czy po prostu, czy naprawdę ty wtedy potrzebujesz, żeby sąsiad cię szanował? I ty sobie myślisz, kurczę, trzeba teraz tak zrobić, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Nie, tak to nie działa. No właśnie, jak nam brakuje czegoś, to my musimy nadrabiać pokazywanie. Czyli kurczę, no, ledwo mi idzie, no to kupię auto w najmie, żeby pokazać, że mam X5. Ja idę tu, a wiem. Okej, Sherry. Czy ty jesteś normalna? Czy ty jesteś normalna, kocie? Chyba nie.